Witam na platformie Prenatal Projekt. W drugiej części, w drugim odcinku, chciałem powiedzieć, kiedy wykonujemy badanie prenatalne w pierwszym trymestrze ciąży. Odpowiedź: wykonujemy ją pomiędzy 11 i 14 tygodniem ciąży. Ale dlaczego? Zacznijmy od początku. Powszechnie wiemy, że ciąża trwa około 9 miesięcy. W medycynie używamy jednak tygodni do określenia czasu trwania ciąży. Prawidłowa ciąża trwa od 38 do 42 tygodni, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Jeżeli popatrzymy na diagram, mamy pierwszy dzień ostatniej miesiączki. Mniej więcej 2 tygodnie od tego czasu dochodzi dopiero do zapłodnienia. 11 tygodni od tej daty kończy się tak zwana organogeneza. W dzisiejszych czasach płód osiąga zdolność do życia około 24 tygodnia ciąży. Natomiast termin porodu przypada na 40 tydzień. Zastanówmy się, co to takiego organogeneza. Organogeneza to nic innego jak proces tworzenia się narządów u dziecka. Licząc od momentu zapłodnienia, czyli 2 tygodnie do ostatniej miesiączki, kiedy mamy dwie komórki, komórkę jajową i plewnik, w przeciągu około 10 tygodni dochodzi do utworzenia w pełni rozpoznawalnego płodu dziecka. Tak wygląda ciąża w okresie 5 tygodni do ostatniej miesiączki, 7 tygodni, 9 tygodni. A więc dlaczego wykonujemy pierwsze badanie prenatalne pomiędzy 11 i 14 tygodniem? Po pierwsze, dochodzi wtedy do zakończenia organogenezy. Drugą przyczyną, płód osiąga określoną wielkość, względem której przebadano setki tysięcy kobiet i określono zalecenia postępowania. Co to takiego CRL? Odpowiem paniom w następnym odcinku.